A wie, dla Ciebie to jest taki wesoły wieczór, bo zdobyliście 3 punkty, ale troszeczkę smutko chyba, bo tego gola sędzia jednak nie uznał. Nie uznał, ale gdzieś tam muszę z tym żyć, tak, takie sytuacje się zdarzają. Szkoda, że tak późno to pokazał, bo już była sporo radości, ale 3 punkty zostały w Gdańsku, taki był cel przed meczem, udało się go zrealizować. Wiemy, że stać nas na wiele więcej, ale tutaj dzisiaj był priorytet, żeby wygrać i 3 punkty, żeby zostały w Gdańsku i ten cel podstawowy został osiągnięty. To dla Was takie szybkie przełamanie, bo wiadomo, jakie oczekiwania są wobec Lechii w tym sezonie? No, oczekiwania są duże. Wiemy, że mocno jest napompowany ten balon tutaj przez wielu ludzi, ale podchodzimy do tego gdzieś tam na spokoju. Początek sezonu mamy 4 punkty po 2 meczach, także wystartowaliśmy w miarę przyzwoicie i teraz kolejny mecz z Piastem w Gliwicach, także też jest duża szansa na 3 punkty. Na pewno zespół w naszym zasięgu, także dużo pracy przed nami jeszcze, dużo do poprawy. Zdajemy sobie sprawę, że dalej trzeba mocno pracować i tutaj nikt na pewno przed Lechią się nie położy i trzeba będzie dalej na 100% podchodzić do każdego spotkania. W tym dzisiejszym meczu zaprezentowałeś to, z czego kibice pamiętają Cię najlepiej w Polsce, bo chodzi mi o te przerzuty. No tak, ale akurat moja indywidualna gra, mam nadzieję, że będzie przekładała się na dobrą drużynę, po to wychodzę na boisko, także staram się grać to, co potrafię najlepiej, tak jak mówię, dla korzyści, dla drużyny i dzisiaj parę tych podań wyszło, szkoda, że gdzieś tam nie padła druga, trzecia bramka, ale cieszmy się z tego, co mamy, tak, 3 punkty zostały tutaj. Jak się odnajdujesz po tym powrocie do Polski, z każdym meczem jest coraz lepiej? No myślę, że znam tą ligę dosyć dobrze, bo wcześniej przez parę lat miałem okazję występować, także tutaj nie ma dla mnie większych nowości, jestem coraz starszym zawodnikiem, także tutaj przyjąłem się bez problemu i w drużynie, i w Ekstraklasie. Jeszcze zapytam o to, czy jak przyjdą mecze z Legią, to serduszko mocniej zabije wtedy z tej okazji? Na pewno. Tutaj nie ma co ukrywać, że Legia jest to bardzo, bardzo ważny klub dla mnie, który tak naprawdę mój pierwszy klub seniorski, także na pewno gdzieś tam ten klub bardzo, bardzo mocno szanuję i tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości, ale na razie tutaj skupiamy się na każdym kolejnym meczu. Jak przyjdziemy z Legią, to wtedy będziemy rozmawiać. Z Danielem Łukasikiem zanotowałeś takie spotkanie po latach, bo wtedy byliście w jednej kadrze. Wiadomo, że mało ze sobą graliście, ale teraz możecie stworzyć właściwie nawet taki regularnie grający duet środkowych pomocników. Możemy. Wszystko zależy od trenera, tak? Jaką taktykę będzie wystawiał. Na razie gramy jednym takim typowym defensywnym pomocnikiem i myślę, że tutaj będzie wszystko zależało od przeciwnika, tak? I tylko od trenera. Każdy tutaj stara się robić swoje, każdy chce grać, tak? Bo tutaj wszyscy jesteśmy, żeby trenować. Konkurencja każdemu pomoże i wierzę, że tak samo będzie z nami.